Serdecznie witam, Głos News, Białe Miasteczko 2.0 przy Kancelarii Premiera. Rozmawiamy z panią dr Aleksandrą Orszlak. Po małej przerwie, jak widzimy, wracacie dla pacjentów. W jakiej formule i co oferujecie pacjentom? Więc tak, póki co dopiero zaczynamy działać. Także dzisiaj można wykonać u nas badania profilaktyczne przeciwko nadciśnieniu, przeciwko cukrzycy i przeciwko WZW typu C. Czyli można do nas przyjść, sobie zmierzyć poziom glikemii, wartość ciśnienia i również test zrobić na HCV. W dalszych dniach, w kolejnych dniach są kolejne działania planowane, ale konkretnego planu jeszcze nie mamy i też nie chcemy jeszcze zdradzać, żeby też zostawić element zaskoczenia. Dlatego warto jest śledzić nasze portale społecznościowe, bo tam umieszczamy wszystkie informacje. Czyli wracacie do formuły Białe Miasteczko dla pacjenta. Tak, zgadza się. Bardzo ważny jest dla nas kontakt z tym pacjentem, rozmowy, wymiana doświadczeń, jak gdyby tłumaczymy też nasze postulaty, o co w nich chodzi. Bo wiadomo, że dla osób, które na co dzień nie pracują w ochronie zdrowia, może cały ten system być trochę zagmatwany. Dlatego jesteśmy tutaj po to, żeby też rozmawiać. Jeżeli pacjent też chce poradzić się, zapytać o coś, to jesteśmy cały czas dostępni i będzie nam bardzo miło, jeżeli pacjenci i inne osoby będą przychodzić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.